generalnie tu się Państwem spotykamy w pobliżu biura pana posła Gramatyki, ponieważ i teoretycznie pan poseł podkreśla, że jest patriotą, natomiast jeżeli chodzi potem o czyny i o udowodnienie tego w działaniu, to tutaj już sprawa wygląda inaczej. Chciałem otworzyć zgromadzenie publiczne dotyczące wsparcia polskiego rządu w otrzymaniu reparacji od Niemiec w rocznicę, 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Szanowni Państwo, dzisiaj 1 września, rocznica niemieckiej napaści na Polskę. Polskę, która w wyniku napaści z 1 i 17 września poniosła straty, które w wymierny sposób trudno oszacować. Bo można oszacować budynki, fabryki, dobytek, ziemię i inne dobra materialne. Ale czy można oszacować życie milionów istnień? Czy można oszacować gehennę obozów i get? Czy można oszacować tęsknotę za poległymi? Rozłąkę rodzin, mordy i egzekucje, utratę wolności na wiele lat. Czy można oszacować bezmiar tego cierpienia? Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wezwał rząd Republiki Federalnej Niemiec do jednoznacznego przejęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczpospolitej Polskiej i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Tę uchwałę poparła zdecydowana większość posłów i tylko kilkunastu nieudaczników wstrzymało się od głosu. Wśród nich było 7 z klubu Polska 2050, a między innymi tyszanin poseł Michał Gramatyka, którego biuro jest tutaj w pobliżu. Czy poseł Gramatyka uważa, że Polakom i Polsce nie należą się odszkodowania za niemieckie zbrodnie popełnione w Polsce? Czy może klub parlamentarny Polska 2050 miał inne powody takiego zagłosowania? Możemy się tylko tego domyślać, ale mam wrażenie, że słowo Polska w tej nazwie ma nas zmylić lub zwieść na manowce. Dla nas jednak celem jest sprawiedliwość i przywrócenie rzeczom właściwych proporcji. Nazwanie kata katem i zbrodniarza zbrodniarzem. Wszyscy powinniśmy mówić w tej sprawie jednym głosem. Zadośćuczynienie krzywd Polakom się po prostu należy. Musimy godnie i z podniesioną głową mówić jasno i artykułować prawdę o niemieckich zbrodniach. Nie tylko 1 września, ale przy każdej okazji. Sprawiedliwie i jasno, bez nienawiści tak charakterystycznej dla obecnej opozycji, trzeba robić to spokojnie, ale na kłamstwa stanowczo reagować. Gdyby nie tamta agresja, proszę zauważyć, nasz kraj znajdowałby się obecnie w innej sytuacji dziejowej, politycznej, historycznej, ekonomicznej. Wypłacenie reparacji, moim zdaniem, byłoby aktem sprawiedliwości dziejowej. Polska była w czasie II wojny światowej krajem najbardziej zniszczonym. Myślę, że drodzy Państwo, to głosowanie, które było przeprowadzone w Sejmie, pokazało, kto jakie ma serce. Czy serce mamy polskie, czy niemieckie. Zadośćuczynienie, reparacje dla Polski się należą i pamięć dla tych ludzi, którzy zginęli. Ze względu na te ofiary musimy o tym pamiętać i walczyć o to, żeby Polska odzyskała zadośćuczynienie, reparacje, o których mówimy, i wtedy będziemy mogli rozmawiać o jakimś pojednaniu. Dziękuję bardzo. To może jeszcze ja na koniec, ponieważ jeszcze jedno środowisko młode jest tu reprezentowane, nasze Stowarzyszenie Rodzina i Tożsamość, też które powołaliśmy tutaj w Tychach. Też chciałam się odnieść, dlaczego tutaj właśnie jesteśmy w tym miejscu, bo specjalnie tu się Państwem spotykamy w pobliżu biura pana posła Gramatyki,
ponieważ no ja też, my też uważamy tutaj, staramy się w naszym stowarzyszeniu pielęgnować wartości patriotyczne. I teoretycznie pan poseł podkreśla, że jest patriotą, natomiast jeżeli chodzi potem o czyny i o udowodnienie tego w działaniu, to tutaj już sprawa wygląda inaczej. Pan poseł Gramatyka, my tutaj tak przekornie pytamy, czy on nie chce niemieckich reparacji. On tłumaczył się z tego, ponieważ wstrzymał się od głosu, tłumaczył to w ten sposób, że on boi się popsucia stosunków polsko-niemieckich. No ja teraz pytam, czy to powinna być motywacja polskiego posła, tak? Strach, poczucie wstydu. I kto powinien się wstydzić? Czy powinny się wstydzić ofiary, czy powinni się wstydzić Kaci? A jeżeli pan poseł boi się, ma poczucie wstydu, to znaczy, że też wpisuje się w tą retorykę zrównania katów z ofiarami, co jest bardzo niebezpieczne. Dlatego ja apeluję też tutaj do Tyszan, do mieszkańców o taką chwilę refleksji nad urnami w wyborach, ponieważ jeżeli mówimy o wstydzie, to on jedynie może być w tej sprawie rozpatrywany w kontekście głosowania tego, jak zagłosował pan poseł Michał Gramatyka. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za przybycie. W związku z tym chciałem zamknąć obecne zgromadzenie publiczne. Uważam je za zamknięte. Dziękuję bardzo za przyjście.